Hej, otworzy dzisiaj kalendarz adwentowy z Glam Shopu z cieniami i nie tylko. A we wczorajszym filmie otwierałam z tego sklepu największy kalendarz adwentowy, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to nadróbcie zaległości. Tak przedstawia się ten kalendarz adwentowy z bliska. Bardzo ładna grafika, dajcie znać, co o niej myślicie. Za ten kalendarz adwentowy zapłaciłam 259 zł. Tutaj są 24 okienka, ale uwaga, szukaj też z tyłu, więc odwracamy. Spójrzcie, tutaj mamy ogromne okienko bez numerka. Otworzę je jako pierwsze. I takie gratisowe produkty to my lubimy, wow. Znalazłam tutaj paletkę na cienie oraz pędzelek. Wiem, że niektórzy kupili ten duży kalendarz adwentowy, więc nie będę Wam spoilerować, ale kto oglądał mój wczorajszy odcinek, dajcie znać, czym kojarzy Wam się ten kolor, jak również takie brokatowe wykończenie. Pędzelek dwustronny, z jednej strony do nakładania cieni, z drugiej do blendowania. Paleta magnetyczna, brokatowa. Zaczynamy od pierwszego pudełeczka. W tamtym roku takich rarytasów w postaci dwóch dodatkowych produktów nie było, więc jestem mile zaskoczona. Sprawdźmy sobie, jaką kolorystykę ma pierwszy cień. Coś beżowego, ale widzicie tutaj takie delikatne, mieniące się nuty. Spróbujmy nałożyć go na skórę. Tak się przedstawia. Bardzo zbliżony do koloru skóry z drobinkami o nazwie Uroczysty Beż. Numer 2. Kalendarz adwentowy z cieniami otwierałam w tamtym roku. Koniecznie zobaczcie sobie tamten odcinek. Jeżeli jeszcze nie widzieliście i niestety widzę tutaj coś, co mi się bardzo nie podoba. Chyba będzie to pokruszony cień. Oj, niestety. Jego nazwa to magiczny. Spróbuję go jakoś nałożyć na skórę. No cudny jest. Bardzo ładnie się mieni. Mega mi się podoba, ale wiecie co? Naprawdę one są tak delikatne. Numer 3. Powiem Wam prawdę o produktach, o cieniach z poprzedniego kalendarza adwentowego. Niestety kiedyś podczas sprzątania spadła mi paletka z produktami z kalendarza adwentowego, z tymi cieniami, pigmentami. Niestety spora część mi się posypała, pokruszyła. Piękny fiolet. To jest matowy cień. Jego nazwa to Aronia. Numer 4. Troszkę boję się otwierać kolejne okienka, ale w sumie już po otworzeniu widać, że nie jest pokruszony. Ogólnie kalendarz adwentowy przyszedł solidnie zapakowany, więc mam nadzieję, że kolejne cienie nie ucierpiały. I tutaj zdecydowanie ciekawy kolorek. Na pewno jest świecący. W opakowaniu troszkę inaczej wygląda, ale właśnie na skórze bardziej mi się podoba. Ten błyszczący cień ma nazwę Cherubinki. Numer 5. Zobaczmy, co jest w środku. Oj, oj, widzę tutaj drobne. Miejmy nadzieję, że przetrwał. Salutki, beżowy z błyszczącą nutą. Zobaczmy, jak będzie się prezentował. W sumie tych produktów nie powinnam nabierać aż tyle. Mają całkiem fajny pigment, ale wiecie co, robię tak z przyzwyczajenia. Nazwa to Cupidyn. Bardzo mi się podoba, myślę, że nawet jako rozświetlacz mógłby się świetnie sprawdzić. Numer 6. Mikołajki. Pamiętajmy, że to jest kalendarz adwentowy polskiej produkcji od Hani, znanej nam z YouTube'a, ale jak wiadomo na rynku mały z polskich kalendarzy, brązik, taki jesienny bym powiedziała, bo mi się kojarzy z kasztanami. Matowy cień przedstawia się tak. Konsystencja bardzo przyjemna, zresztą widzieliście, że mega się rozprowadza i faktycznie kolor to kasztan. Wiem, że lubicie, jak pokazuję Wam mojego nagraniowego towarzysza. Zobaczcie, jak się w poduszkach wyleguje. Szóstka za nami. Myślałam, że w Mikołajkach jakiś taki błysk znajdziemy, no ale dobra. Może akurat w kolejnym coś takiego się znajdzie. Jeszcze nie jesteśmy w połowie kalendarza adwentowego, ale póki co takie moje przemyślenie, że w tamtym roku mieliśmy kolory bardziej szalone. To na pewno jest szalone. Przepiękny pigment w kolorze niebieskim. Petarda. Takie gwiaździste niebo. Jego nazwa to Firmament, no i w opakowaniu zdecydowanie jest... O kurczę. Dobrze, że nie spadł na ziemię, bardziej intensywny, ale widać tutaj błyszczące się drobiny. 8, moja ulubiona cyfra, więc mam nadzieję, że tutaj znajdę coś w moim guście. Strzelacie, że będzie mat? Czy jakaś błyskotka? Brązik, ale zobaczcie, z drobinami. Może się prezentować zupełnie inaczej na skórze. Nazwa to Północ i chyba tutaj teraz to widać, że on ma w sobie niebieskie drobinki. Ja brązy bardzo często w makijażu używam, ale ten jest naprawdę bardzo nietypowy. 9. Wielkimi krokami zbliżamy się do połowy kalendarza adwentowego. I uwaga, kolejny, jak ja to mówię, jesieniak, matowy odcień. Trochę brązu, trochę rudości. Patrzcie, jaka nazwa z Gredek. No i to zdecydowanie się z Harrym Potterem kojarzy. Dajcie znać, kto lubi Harry'ego. Jedziemy dalej, numer 10. Dajcie znać, jaki kalendarz adwentowy chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Na pewno na weekend oprócz kalendarzy adwentowych kosmetycznych szykuje się jeden z biżuterią. Ja cię nie wierzę. Nie wiem, czy kamera oddaje ten kolor, ale to taka żaruwa. Nie mogę się doczekać, żeby włożyć moje paluchy
i przetestować na skórze ten turbo pigmencik. No i co wam powiem, takich kolorów to ja jeszcze nie widziałam. Nazwa to Raca. 11 takich kolorowych makijaży nie robię. Ale powiem wam, że aż zachciałam się eksperymentować, jak zobaczyłam kolor z poprzedniego okienka. A to, co tu znalazłam, zdecydowanie jest w moim klimacie, a tak się prezentuje na dłoni. Trochę brązik, trochę miedź. Na pewno mi pasuje do świąt. Nazwa odświętny. 12. Jesteśmy w połowie kalendarza adwentowego. Dajcie znać, czy wolicie kalendarze z makijażem, czy z pielęgnacją, a może mieszane. No i widzieliście, tutaj też były posypane takie drobinki, ale to przeszło po prostu z dwójki. Co to za kolor? Dużo jest właśnie takich rudości, brązów, kasztanów, jesieniaków. Jesteśmy już w połowie kalendarza, więc zaraz pokażę wam połowę kasetki wypełnionej, a nazwa to Rudolf. Czerwononosy. Choć w sumie mi się bardziej kojarzy z jesienią niż z Rudolfem. Póki co tak wyglądają cienie, które do tej pory znalazłam. No i ten jeden pokruszony niestety, tutaj go nie włożyłam. 13. Zobaczmy, czy będzie pechowa, czy szczęśliwa i czy mi się spodoba oczywiście. Najważniejszy temat, złotko. O Jezu! No i widzicie, z niskiej wysokości spadł mi na dywan i już tak troszeczkę, ojejku. Się rozwalił, no nic. Po prostu bardzo miękkie są te pigmenty. Cudnie wyglądają. Myślę sobie, że dzięki tej formulacji też dlatego tak pięknie się przedstawiają na skórze. Ale ja po prostu chyba jestem gapa. Nazwa to Dar. 14. Kurczę, co za pech. No właśnie coś tam mówiłam, czy będzie pechowa, czy szczęśliwa. Ja nagrywam na takim małym, niskim stoliku kwadratowym. Przysięgam, że kalendarza nie upuściłam, ale ten też jest rozwalony. Ojej, cóż za pechowy dzień. Zobaczcie. Oj, już leci. Poszedł. A taka ładna zieleń, no jak choineczka, słuchajcie. Bardzo, bardzo fajny, ale też nie mogę go przyłożyć do paletki. Kolor bardzo ciekawy, nazwa elficki. 15. Jestem z lekka poirytowana, więc mam nadzieję, że poprawisz mi humorek. Ale wiecie co, też się tutaj nie będę czepiać, bo wiadomo, że w transporcie różnie to bywa. Brązik z drobinami. Tak wygląda i po roztarciu tak. Też ma takie drobiny, ni to srebrne, ni to niebieskie. Śliwka smoki. Numer 16. I chciałam się was tutaj zapytać, jakich kolorów w makijażu używacie najczęściej i czy lubicie maty, czy jakieś błyski, brokaty. Kurczę, nie wiem, czy wy to widzicie, ale ten cień tak ledwo co siedział, tylko wsadziłam paluch, zobaczcie, mi popękał. Kolor rewelka, no jednak go znów do paletki nie włożę, nie ma szans. No już tutaj coś tam poleciało. Bardzo, bardzo nietypowy. Kurczę, zdaję sobie sprawę, że ja czasem mocniej coś przycisnę, ale to też no nie aż tak, żeby te cienie się rozkruszyły, no nie? Flara. 17. No pech jak nic. Mam nadzieję, że tutaj odbędzie się bezproblemowo. Rwony bordowy. No i zobaczcie, ten cień bardzo ładnie się trzyma. Obstawiam, że naprawdę będzie rewelka. Tak wygląda na skórze, bez takich widocznych drobin, jednak ma taką mieniącą się poświatę. Syrop z malin, ale bym się napiła takiego syropu, kurczę. 18, tylko czemu ja nagrywam ten film po nocy, gdy wszystkie sklepy mam już pozamykane? Czym tym razem nas zaskoczą? Zanim cokolwiek powiem o cieniu padniecie, muszę wam pokazać nazwę jego. Nazywa się zawsze Ok, ale ten wykrzyknik jest jak i pozdrawiam tutaj moją Ewelinę, która ma właśnie taką nazwę kanału. Daj znać, czy chcesz taki cień. Poprawił mi humor ten brązik. Bardzo ładny w moim klimacie. Zawsze oki. 20. Dobrze mówię? Kurczę. Nie. 19. Paula. No tak sobie myślę, coś za szybko. Ta 20. Jakiś fiolecik już tutaj widzę poprzez papierek. Mam wrażenie, że na skórze zrobił się bardziej różowy niż fioletowy. Ja wolę róże, więc nie obrażę się za to. Skrzat. To jego nazwa. No to wróćmy do tej 20. Co w niej się będzie kryło? Chyba jakiś błysk, od razu zobaczmy. Tak, fajny, taki trochę beżowy, a trochę złotawy. Uch, jaki ładny. Takie cienie lubię położyć na całą powiekę, ja lubię błysk, więc mega. Nazwa to Nie mów nie, zdecydowanie nie mówię nie temu kolorkowi i będzie u mnie gościł, mam nadzieję, dość często. 21, nie wiem czemu, ale ja mam jakieś wrażenie, że coś tutaj pominęłam. Na pewno jak będę czytać wasze komentarze, to wiem, że waszej uwadze nic nie umknie. Brąz z drobinami, ale z jakimi, to się okaże, nakładając na skórę. Taki satynowy, w opakowaniu nie zrobił na mnie wrażenia, ale gdy nałożyłam na skórę, zdecydowanie tak. Sama miękkość. 22 i tym razem
chyba coś ciemniejszego. Myślę, że taki klasyczny odcień przy takich brązowych, grafitowych makijażach. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z paletką ze Slika Au Naturel, czy coś takiego. Dajcie znać, czy kojarzycie te palety. Jestem modny, ale znów mam wrażenie, że na skórze troszkę bardziej właśnie w taką szarość wpada. No kochani, dwa ostatnie okienka do końca. Mam nadzieję, że wszystko będzie z nimi w porządku. Póki co chyba tak się właśnie zapowiada. Jaka zieleń. I zobaczcie, nad tym faktem właśnie się zastanawiam, że on tutaj jest taki popękany na brzegach. Czy to tak ma być? Wiecie, ja delikatnie dotknę i zaraz coś się stanie. Boję się o to. No bo z drugiej strony wygląda już normalnie. Więc chyba go też do palety nie przełożę. Coś się stuknie, coś się puknie, no boję się. Ładny. Bardzo ładny. Zielony, satynowy, taki właśnie choinkowy odcień, a nazwa to świerkuwa. No pasuje. 24, okienko ostatnie, czyli coś na Wigilię. Poprosimy pięknego, błyszczącego i tak jest. Tak wygląda ten kolor. Już nie mogę doczekać się, żeby go nałożyć. Uch. Śmiać mi się chce, nie wiem o co chodzi z tym uch, ale chyba jak to mówię, to jest naprawdę coś pięknego. Tu mam ochotę krzyczeć. No naprawdę cudny, cudny, cudowny kolor również do nałożenia na całą powiekę, jak dla mnie jak najbardziej. Idealny kompan. Ja te turbo pigmenty właśnie za to lubię, bo jak nakładam je na całą powiekę, to robiły rewelacyjne wrażenie. No to co, jeżeli obejrzałaś ten film do końca i odcinek Ci się podobał, napisz w komentarzu brokat. To są cienie, które znajdują się w paletce. Brakuje nam 5. Oto i one. No tak jak mówię, nie chcę ich tam wkładać, bo zaraz mi się posypią. Ja z nimi nic nie robiłam, leżały sobie po prostu na podłodze, ale który mi spadł? Chyba ten, no nie? Dajcie znać, który kolorek najbardziej Wam się z tych wszystkich podobał. Aha, no i nie zapominajmy, że był jeszcze pędzelek, po prostu gdzieś mi się zawieruszył pod tymi wszystkimi papierkami. Cóż mam rzec? No w tym kalendarzu adwentowym po prostu miałam pecha. O, i mój piesek do mnie przyszedł mnie pocieszać. Ja czekam na Wasze opinie w komentarzach, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym i jeżeli chcesz wspierać mój kanał, lubisz filmy u mnie na kanale, zostaw łapkę w górę. Dzięki temu nie ominiesz żadnego nowego odcinka. Zapraszam do skomentowania, zasubskrybowania, żeby być na bieżąco i widzimy się już jutro o godzinie 15:00. Buziaki, pa, pa.